Jak zapewne wiecie, tydzień temu było głosowanie nad obywatelskim projektem Aborcja bez granic, podczas którego wyszło wiele ciekawych smaczków, którymi chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Zapraszam! Zanim jednak przejdę do głównego tematu, mam do was małą prośbę, bo jak co bardziej ogarnięte jednostki się domyślą, sięganie po trójce tematów, jakim jest Lex TVN, aborcja czy LGBT, to jest najprawdopodobniej kolejna zasłona dymna ze strony polskojęzycznego rządu. I tutaj miałbym taką prośbę, żebyście się w komentarzu podzielili, co tak naprawdę chcą zasłonić tym tematem, dobrze? Bo nie bez powodu nie trafiło to do sejmowej zamrażarki, tylko było to głosowane oraz debatowane właśnie w zeszłym tygodniu. Dajcie znać, dobrze? A teraz przejdźmy sobie do małej przystaweczki, a mianowicie po której ja jestem stronie, jeżeli chodzi o tą debatę z aborcją. Otóż, moi drodzy, nie jestem po żadnej ze stron. Co? Ale jak śmiesz nie obierać żadnej ze stron, to oznacza, że nie masz nic do powiedzenia, więc jak śmiesz się wypowiadać na ten temat? Zazwyczaj każdy, kto wypowiada się przychylnie bądź nieprzychylnie na temat aborcji, zawsze utożsamia to ze swoją formacją polityczną, co jest kompletnym błędem. A dlaczego to jest błędem? Może dlatego, że żadna ze stron nie jest tak naprawdę w 100% szczera z tym, co głoszą w Sejmie. Ale zanim zacznę od wypominania hipokryzji zarówno prawej, jak i lewej stronie, jakie jest moje podejście w stosunku do aborcji? Ja uważam, że ona powinna być bezwarunkowa do 12 tygodnia ciąży. Dlaczego? Chociażby dlatego, że może zajść wpadka nawet pomimo zabezpieczenia się. Tak więc to by była taka kwestia awaryjna, bo sorry bardzo, ale tabletka dzień po, jak sama nazwa mówi, jest dzień po, a nie po kilku tygodniach, kiedy sobie zdamy sprawę, że ta ciąża następuje, tak? Drugi będzie się kojarzył z tak zwanym dylematem wagonika, czyli przełączenie zwrotnicy, żeby zabić jedną albo kilka osób. Mówię tu konkretnie o sytuacji, w której ciąża zagraża życiu matki i albo urodzi się dziecko, ale zabije to matkę, albo będzie ta aborcja i matka przeżyje. Cóż, ja mam takie podejście, że lepiej zratować matkę, ponieważ istniejące i już wykształcone życie w określony sposób, mam tu na myśli osobę dorosłą, jest o wiele ważniejsze niż życie potencjalne, ponieważ jak takie dziecko przyjdzie na świat, no to ono samo sobie nie poradzi. Przez wiele lat musi być opiekowane, musi wyrosnąć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast już matka, czyli tam kobieta, czy nawet nastolatka w skrajnych przypadkach, już ma w jakiś sposób wykształcony światopogląd i już ma jakiś tam pewien stopień samodzielności, tak? Inne dosyć istotne kwestie to to, czy w ogóle dana kobieta czy dziewczyna jest mentalnie gotowa na zajmowanie się potomstwem, bo wbrew pozorom nie każdy jest. A jeżeli, powiedzmy, takie dziecko ma cierpieć z powodu tego, że ma na przykład wyrodną matkę, to lepiej, żeby nawet w ogóle nie przychodziło na świat. Ja jestem zawsze przesłania, że lepiej jest komuś skrócić cierpienie, niż patrzeć, jak się męczy przez większość, jak nie całe życie. Takie jest moje zdanie, czy ono wam się podoba, czy też nie. Ale przejdźmy może do tych przejawów hipokryzji. I zacznijmy może sobie tym razem od prawej strony. Bo tak cały czas gadają, że ej, to też jest człowiek, też ma prawo do życia i tak dalej, i tak dalej. Ale powiedzcie mi proszę jedną rzecz. Co te osoby, które tak bardzo gadają o życiu, robią dla istniejącego życia? Czy dbają o odpowiednią opiekę położniczą, czy dbają przede wszystkim o też dobro matki, które też przekłada się na jakość opieki nad samym dzieckiem?
czy wszelkiego rodzaju rozterki, jakieś kwestie psychiczne i tak dalej są rozwiązywane? A co z ciężkimi chorobami genetycznymi na przykład? Czy jest to w jakikolwiek sposób dywagowane podczas tego typu rozważań? Oczywiście, że nie. Dlaczego? Bo ta cała banda jełopów z prawicy tak bardzo pierdzieli, że są za życiem, a nie są za życiem. Oni są tylko po prostu za urodzeniem. A jedyne, co tak naprawdę chcieliby zrobić, no to taką zapomogę 4000, które na chwilę obecną i tak jest już gówno warte. Po pierwsze, opiekę nad ciężko chorym dzieckiem jest horrendalnie drogie. Na tyle, że na samym starcie ta kwota musiałaby być co najmniej stukrotna. I mówimy tu o samej opiece nad dzieckiem, a jeszcze będzie potrzebna opieka psychologiczna, czasami psychiatryczna dla samej matki, która może najzwyczajniej w świecie nie wytrzymywać tego wszystkiego. Tak się składa, że znam kilka takich osób, którym było bardzo ciężko bez solidnego wsparcia. Wiele takich matek nawet spróbuje zbierać na tego typu sytuacje, czy to na pomagam.pl, czy na innych stronach z rzutkami. Tego jest właśnie od groma. Tak właśnie zachowują się ludzie, którzy określają siebie jako pro-life. To jest właśnie ich zasługa. A żeby tego było mało, to pragnę przypomnieć, że finansowanie takich rzeczy jak chociażby leczenie nowotworu też jest na tandetnie żałosnym poziomie. Mało tego, podczas pandemii COVID został on mocno ukrócony, przez co to finansowanie jest jeszcze mniejsze. Tak więc już w przypadku zarówno samych dzieci, jak i już typowo ludzi, czy to nastolatków, czy to dzieci już lekko wykształconych pod kątem tam motorycznym, umysłowym i tak dalej, no to mają tak naprawdę utrudnione to wszystko. Nie mogą wrócić, czy też nadrobić tej normy, która jest w przypadku pozostałych dzieci. Muszą liczyć tylko i wyłącznie na siebie albo na dobroduszność innych osób, które wpłacą na wrzutki. Tak mniej więcej wygląda w praktyce kwestia bycia pro-life w Polsce. Moim zdaniem kompletna żenada. I żeby nie było, ja uważam, że zarówno pielęgniarki, pracownicy służb porządkowych i tak dalej powinni godnie zarabiać. Ja mam takie, ponieważ osoby, które rozwiązują poważne problemy, takie jak chociażby przestrzeganie prawa czy leczenie ludzi, powinni godnie zarabiać. Ale jeśli podczas skandemii głównie siedzą, piją sobie kawkę, od czasu do czasu pójdą do pacjentów, żeby ich po prostu straszyć, że śmiertelnie zagrożeni są, a gdy mają im pomóc, to robią coś zupełnie innego. Dostają za to dwu- albo trzykrotność średniej krajowej i mają czelność, że zarabiają za mało, no to przepraszam bardzo, ale każdy zdrowo myślący człowiek tak naprawdę zauważyłby tę nieziemską obłudę. Niestety, ale postkomunistyczny duch, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia, panuje w dalszym ciągu do dziś, a dzięki wspaniałym decyzjom rządu, zwłaszcza ministra zdrowia, do druku pustego pieniądza, który został głównie właśnie przelany na spółki Skarbu Państwa oraz właśnie na medyków, no to mamy tutaj do czynienia z poważną kwestią, która łącznie z położnictwem mocno cierpi. I ludzie, mając tego świadomość, wcale nie chcą decydować się na żadne dziecko. No, przepraszam bardzo, ale patrząc na to, jak obecnie wygląda sytuacja w Polsce, ja też bym nie decydował się na potomstwo. I mówię to w tej chwili poważnie. Nawet nie chodzi o to, że dziecko by stanowiło dla mnie problem, bo nie. Ale bardziej chodzi o to, że nie chciałbym, żeby moje potomstwo wychowywało się w takim syfie. No ale dobra, dosyć tego pastwienia się nad prawicą, pora przejść do lewaków, bo tutaj już zaczyna się prawdziwy festiwal hipokryzji. Ale przecież sam powiedziałeś, że popierasz aborcję, czyli de facto jakby popierasz lewicę, więc jak śmiesz ich krytykować?
To pytanie wbrew pozorom ma sens, ponieważ objawia ona problem taki, że ludzie bezrefleksyjnie podchodzą pod dany autorytet. To wręcz podchodzi pod swego rodzaju fanatyzm. Zupełnie jak pewni fanatycy religijni, którzy twierdzą, że ich bóstwo jest nieskończenie dobre, a gdy im się udowadnia, że zabiło czy zlecało mordowanie ludzi, jak na przykład za podnoszenie patyków w dzień szabatu, księga liczby jakby coś, no to będą próbowali to na swój sposób usprawiedliwiać, jednocześnie zmieniając interpretację Pisma Świętego na sobie wygodną. I tak, pomimo tego, że moje zdanie na temat aborcji może być tożsame z zdaniem lewicy, to jednak, jak się okaże, wcale tak nie jest. Ale z czym mam problem, jeśli chodzi o lewicę? Bo o ile sama ustawa jest ok, to niestety nie ok jest to, kto jest tak naprawdę twarzą tejże ustawy. Zacznijmy może od najgłośniejszego głosu, jeśli chodzi o strajk kobiet, a tym głosem jest pani Marta Lempart, która ma taki szacunek do ciała kobiet, do samych kobiet, że daje im dodatkową pracę przy sprzątaniu farby, którą Bas gra w jednej z placówek PiSu, zmuszając ją jednocześnie do dodatkowych godzin, a gdy pani sprzątaczka ją upomniała, no to oczywiście było nie, bo to jest w słusznej sprawie i takie, wiecie, bla bla bla. Innymi słowy, walczy o prawa kobiet, a jednocześnie zmusza je do pracy. Brawo, kurwa! W ogóle cały ten strajk kobiet można nazwać jednym wielkim politycznym skamem, ale w tym celu, w sensie w dokładnym zapoznaniu się tego, czym tak naprawdę jest strajk kobiet i czy faktycznie popieracie całą jego działalność, odsyłam do filmu Indycot, która dokładniej przyjrzała się tej sprawie. Zostawiam link w opisie, tak więc zapraszam do miłej lektury. I tutaj widzę dosyć poważny błąd, ponieważ jeżeli kwestie prawa aborcyjnego będą się kojarzyć z takimi osobami jak Marta Lempart, czy kobieta, która w zasadzie jest chodzącym memem, czyli posłanka lewicy Anna Maria Żukowska, no to jak ludzie mają ten postulat traktować poważnie? No powiedzcie mi. A skoro przeszliśmy już do polityków lewicy, warto zwrócić uwagę, dlaczego ich osobiście nawet w tej sprawie nie zamierzam poprzeć. W zasadzie to są dwa powody. Pierwszym z nich jest to, że przynajmniej ja osobiście uważam, że to jest tylko robione show pod publiczkę. Na takiej zasadzie, że jedna wielka scena polityczna, w której wszyscy odgrywają swoje konkretne role. No i oczywiście musi pojawić się też ktoś, kto będzie rzekomo stał po stronie uciśnionych. I w tym przypadku jest to oczywiście lewica, bo oni w tej roli sprawdzają się znakomicie. A drugim powodem jest, tak samo jak w przypadku prawaków, przejaw kompletnej hipokryzji. Bo zwróćcie uwagę, jakimi hasłami bardzo często próbują podać nam przekaz, jeśli chodzi o aborcję. Brzmi on mniej więcej tak. Moje ciało, mój wybór, jeśli chodzi o kobiety. Ale czy zawsze tak myśleli? Cóż, jak się okazuje, nie zawsze tak myślą. Ale cofnijmy się może rok temu, co w zasadzie mówili politycy ze wszystkich stron poza Konfederacją. Pamięta może ktoś? Tak się składa, że mówili o przymusie szczepień i najgłośniej kto krzyczał o przymusie szczepień, czyli de facto o decydowaniu o czyimś ciele, była właśnie ta sama partia, która w przypadku aborcji mówi o tym, że moje ciało, mój wybór. I nie wiem jak wy, ale jeżeli ja widzę sytuację, w której dana osoba, dana grupa zaczyna przeczyć w swoich własnych postanowieniach, to ja zaczynam tracić zaufanie do
tych właśnie osób czy grup. Dlatego też pomimo, że poniekąd moje zdanie na temat aborcji w pewnym sensie się utożsamia z tym, co teraz głosi lewica, to ja osobiście lewicy nie popieram w tym wszystkim, ponieważ widzę, że jest to nic innego jak polityczny teatrzyk, w którym w zasadzie stanowią oni nic więcej jak żałosne kukiełki. A teraz pora, żeby ktoś w miarę racjonalnie myślący przedstawił, jak powinna tak naprawdę wyglądać kwestia aborcji. Moim osobistym zdaniem każda ze stron, zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy, powinni mieć swojego reprezentanta właśnie, czy reprezentantów nawet kilku, ze świata nauki i żeby można było podjąć publiczną debatę, która będzie transmitowana w telewizji, czy też w innych rodzajach mediów, takich jak chociażby internet. Wówczas ludzie sami mogliby wyrobić swoje zdanie na dany temat, wyciągnąć wnioski pod tytułem: o, ten gada fajnie, ten gada inaczej, może tu fajne argumenty po tej jednej czy drugiej stronie. I po pierwsze, co niektórzy politycy mogliby mieć zupełnie nowe spojrzenie, a nie takie stricte poglądowe. Jeszcze druga rzecz, która mogłaby znacznie usprawnić to wszystko, to to, żeby w tym przypadku dać obywatelom zdecydować, czy prawo w kwestii aborcji powinno być dokręcone, czy powinno być kompletnie już poluzowane. Takie jest przynajmniej moje zdanie. To w sumie wszystko, co na dzisiaj przygotowałem, ale w ramach rozgrzania takiej małej dyskusji chciałbym, abyście w komentarzu napisali, jakie jest wasze zdanie na temat aborcji. Czy ją popieracie, czy jej się sprzeciwiacie? Jeżeli tak albo nie, no to jakie za tym się kryją argumenty? Czy może ktoś was zainspirował? Czy może macie jakąś konkretną osobę bądź badania, które pokazują, czy was kierują bardziej w stronę takiej czy nie innej tezy? Dajcie proszę znać, bo akurat tego tematu jestem dosyć ciekawy z racji tego, że wywołuje on dużo różnych emocji. No okej. To na dzisiaj wszystko, co przygotowałem. Jeśli się podobało, to zostaw lajka, daj subika, żeby się szybciej rozwijać. A tymczasem zbieram się robić kolejne materiały. Tak więc miłego wieczoru i bez odbioru.